Paulo Sousa znów naraził się polskim kibicom. W wywiadzie dla telewizji RTP pytany o powody rozstania z reprezentacją Polski, portugalski selekcjoner wypalił, że ten projekt się już zakończył, co patrząc przez pryzmat marcowych meczów barażowych brzmi wręcz kuriozalnie. Na Portugalczyka po raz kolejny spadła lawina krytyki, a suchej nitki na jego zachowaniu nie zostawił także Kazimierz Węgrzyn. Były reprezentant Polski i ekspert telewizyjny przyznał, że Sousa w ogóle nie był przygotowany do pracy z naszą kadrą, a decyzja i sposób, w jaki porzucił biało-czerwonych, będzie się za nim ciągnęła w przyszłości. Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej onet.pl. Paulo Sousa po raz kolejny zszokował polskich kibiców. Były już selekcjoner biało-czerwonych w wywiadzie udzielonym telewizji RTP opowiedział o przyczynach rezygnacji z dalszego prowadzenia naszej kadry. Podjąłem decyzję o odejściu z reprezentacji Polski, by trenować jeden z najlepszych klubów na świecie, stwierdził Portugalczyk. Dodał jednak coś, co może mocno rozsierdzić polskich kibiców. Podejmuję różne decyzje, a zawsze pokazywałem, że nie boję się ich podejmować. Polska to projekt, który już się skończył. Jestem bardzo skupiony na Flamengo, na jego wymaganiach, na tym niezwykłym wyzwaniu, dodawał Sousa. O kuriozalne słowa wypowiedziane przez portugalskiego trenera, zwłaszcza w obliczu czekających naszą kadrę w marcu barażowych spotkań o awans na Mundial w Katarze, zapytaliśmy Kazimierza Węgrzyna. Były reprezentant Polski, który miał okazję komentować mecze eliminacyjne na antenie TVP, nie zostawił na 51-letnim trenerze suchej nitki. Sousa był w ogóle nieprzygotowany do tego, by prowadzić naszą reprezentację. Zbigniew Boniek mówił, że zaskoczył go poziomem wiedzy na temat piłkarzy, a ja uważam, że nie miał żadnej wiedzy. Uważam, że gubił się, jeśli chodzi o zestawienie zawodników, zwłaszcza na skrzydłach. Żaden trener, który znał naszą ekstraklasę, nigdy nie grałby wahadłowymi, którzy dużo więcej mogą dać w ofensywie niż w defensywie. Moja puenta jest taka, że myślę, że dobrze się stało, że Sousa odszedł w tym momencie. Nie widziałem, by coś zmienił w grze. Szedł w zaparte nawet, kiedy ktoś mu doradzał i mówił, że może lepiej odejść od tego systemu. On by tego nie zrobił, bo wtedy przyznałby się do błędu. Nie wierzył też pewnie w ten zespół, że może zrobić sukces w postaci awansu na Mistrzostwa Świata, bo chyba każdy trener, który przygotowuje zespół, chciałby grać na wielkiej imprezie. Za darmo dostał Mistrzostwa Europy, a w awans na Mundial po prostu nie wierzył. Nie powiem, że mu się nie chciało, ale z pewnością zmienił optykę, zauważa Kazimierz Węgrzyn w rozmowie z Onet Sport. Były zawodnik m.in. GKS-u Katowice, Wisły Kraków czy Krakowi, zwraca uwagę na nieustępliwość Cezarego Kuleszy, który jego zdaniem w trudnej sytuacji spisał się tak, jak na prezesa PZPN przystało. Polskiej Federacji udało się wywalczyć odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy euro, a dodatkowo zaoszczędzić spore środki, bo zarówno Portugalczyk, jak i cały jego sztab nie otrzymał wynagrodzenia za grudzień. Z niewolnika nie ma pracownika. Nikt nie wyobrażał sobie, żeby Sousa, nawet gdyby nie podpisał kontraktu z brazylijskim zespołem, dalej pracował z reprezentacją Polski. To, co wywalczył Siri Kulesza, to wszystko trzeba docenić. Bardzo dobrze wywiązał się z roli prezesa. Widzimy też determinację Sousy, który nie widział szans na dalszą pracę. Dla mnie to jest porażka Sousy, jako człowieka i trenera, bo to się będzie za nim ciągnęło. To jest dla mnie najdziwniejsze, bo facet z klasą nigdy by się tak nie zachował. Okazało się, że Sousa ładnie mówi przed kamerami, trochę mu uwierzyliśmy, ale patrząc na papier i to, co zrobił, to jednak szybko o tym zapomnimy, dodaje Węgrzyn. Telewizyjny ekspert i komentator nie podejmuje się dywagacji, kto powinien przejąć schedę po Paulo Sousie. Nie ma wątpliwości, że przed Cezarem Kuleszą i zarządem Polskiej Federacji bardzo trudna decyzja. To bardzo trudne zadanie dla prezesa, by w tak krótkim czasie, na tak ważne mecze wszystko poukładać. Powiemy, czy to była dobra opcja dopiero po barażach. Teraz spekulacje po wyborze selekcjonera nie będą miały sensu, bo to będzie bardzo trudna próba dla każdego. To w pewien sposób loteria. Nikt na pierwszym zgrupowaniu nie zrobi nie wiadomo czego. Tu chodzi bardziej o dobrą atmosferę i akceptację i wprowadzenie czegoś nowego do szatni. Mam tu na myśli pewien rodzaj wiary czy osobowości i na pierwszy mecz z Rosją może by to pomogło, kończy Kazimierz Węgrzyn w rozmowie z Onet Sport.